Szanowni Państwo, 15 maja znów, mam nadzieję, spotkamy się w Warszawie na Marszu Życia i Rodziny. W tym roku pod hasłem każde życie jest cenne. Tak sobie myślę ja, ojciec trójki dzieci, po własnych różnych historiach zdrowotnych wiem doskonale, jak to życie jest cenne. Dziś nie wszyscy o tym wiedzą albo nie chcą o tym wiedzieć, bo myślą, że życie zawsze będzie lekkie, łatwe i przyjemne, że zawsze będziemy młodzi, szczęśliwi, piękni i bogaci. Tak nie jest. Niektórzy wiedzą to od dziecka, inni dopiero muszą się przekonać po jakimś czasie. Spotkajmy się razem, wspólnie, całymi rodzinami. Niech przyjdą ci, którzy mają dzieci, ci, którzy może bardzo by chcieli te dzieci mieć, starają się i nie mają. Albo niech przyjdą też ci, którzy mogą przyjść całą rodziną wielką. Dzieci, rodzice i dziadkowie. Pokażmy, że każde życie jest cenne. Że ten człowiek, który ma być może przez sobą tylko kilka lat życia, przez te kilka lat może zrobić jeszcze bardzo wiele cennego. Niech przyjdą też ci, których dzieci w jakiś sposób dostały w kości od życia. Pokażmy, że także ich życie jest cenne i piękne, że każdy z nas jest tu na ziemi po coś, od początku aż do samego końca. Do zobaczenia.